Witamy Państwa serdecznie. Miron Jagniewski i Paulina Gałązka. Zapraszamy do oglądania Na Twoim, miejscu. Paulinko, chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, jaka była Twoja pierwsza reakcja na scenariusz. Bardzo mi się podobał, dlatego że wydawał mi się od początku być wyzwaniem, ale też bardzo mądrze napisanym, bo widziałam, że ogrom pracy jakby włożyli scenarzyści, że film jest bardzo przemyślany i ma bardzo fajną konstrukcję. A mnie na przykład scenariusz zgniótł totalnie. Ja po prostu myślałem, żeby rzucić nim. Był piękny, ale sobie pomyślałem, kurde, przecież nie da się zagrać kobiety, nie? Od czego zaczęliśmy przygotowania? Chyba od... Prób z Antonim? Od prób z reżyserem naszym, Antonio Galdamerzem Muñozem. Tak, mówi po polsku. Co było najważniejsze dla was w waszych postaciach? Dla mnie najważniejsze było, żeby zrozumieć jakby tę drogę, którą przechodzą. W ogóle dla aktora chyba najważniejsze jest bronić swoją postać. Nawet jeśli grasz mordercę, to musisz go bronić, musisz bronić jego argumentów, jego prawdy. A tutaj gramy dwie postaci, które są w zasadzie w momencie konfliktu, więc tak naprawdę musimy jednocześnie bronić tej postaci, jednocześnie bronić tej postaci, która jest w kontrze. I jak to pogodzić? Masakra. Paulina, jak budowałaś postać Krzyśka w twoim ciele? Podpatrywałaś Mirona? Nie no, w ogóle, wcale. Miałam nawet Mirona nagranego. Nawet dostawałam zdjęcia od Antoniego z ruchami Mirona i do podpatrywania. Ja jak patrzę, jak Paulina gra Krzysia, to widzę jakby elementy od siebie. A ja też gdzieś, kurczę, no zbudowałem sobie tą Kasię też na jakiejś takiej delikatności, którą Paulina ma wrodzoną, jakiejś takiej kruchości i też empatii, którą ma w oczach, że jest zawsze bardzo skupiona i myślałem właśnie o tym, żeby to była taka podstawa naszej Kasi. Czyli ten twój wzrok Kasi, który mi się tak podoba i ujmuje mnie za serce, to jest mój. To jest dokładnie twój, Paulinka. Ale tego śmiechu nie ukradłem. No. Co najbardziej zaskoczyło was podczas pracy? Ja to wam powiem, że mnie chyba najbardziej zaskoczyła wspaniała atmosfera, która jest na planie. No, to się rzadko zdarza, że taka rodzina powstaje przy tak ciężkiej pracy, nie? Tak. Co okazało się dla was najtrudniejsze w graniu płci przeciwnej? Dla mnie jakby ciężkie było to, żeby zaufać jakby sobie, że jakby ten element kobiecości masz w sobie, czy jakby w twoim wypadku męskości. No. Żeby rzeczywiście nie robić tego w jakiś taki bezpieczny, zewnętrzny sposób, podpatrując po prostu kobiety, próbując je naśladować, tylko po prostu uwierzyć, że masz to w sobie, nie? No, ja myślę, że tak. Ja się zdecydowanie zgadzam. Który moment z pracy na planie zostanie z wami najdłużej? Bardzo mi się wbił w mózg wczorajszy obraz na przykład naszej delfinki, która po prostu się popłakała, mając ostatni dzień zdjęciowy. Więc myślę, że te pożegnania będą niesamowite. Graliśmy scenę kolacji po powrocie z terapii. Jedna z pierwszych scen jakby tutaj w naszej historii. To jest scena o tym, że jest bardzo źle między małżeństwem. No i w końcu było ujęcie zbliżenie na Oliwierka, który tak pięknie grał, ponieważ tam miał jeszcze swoją aktywność, karmienie psa pod stołem, tak żeby mama nie widziała. Ale tak pięknie grał i tak mnie to po prostu jakoś rozłożyło na łopatki i Oliwierek. Kamera nie jest na nią, grasz coś, jej się to podoba, czy właśnie Tadzio gra coś i nagle widzisz Paulina totalnie poza rolą, zapłakana, gdzieś po prostu przeżywa empatycznie, cała w ogóle w sytuacji, ale po no prostu tak, mega bardzo prywatnie. Wzruszył, prostu, tak. No i, ale właśnie, ale ja tutaj wzruszona, patrzę, jak on pięknie gra. Ze łzami w oczach, a Oliwierek do mnie mówi, będąc w postaci Tadzia: mamo, dlaczego ty płaczesz? Więc mnie wydał. Za kim, za czym będziecie najbardziej tęsknić? No, ja to chyba za wszystkim. Za całością, no, nie? No, za całością, tak. Dalibyśmy się za siebie pokroić po prostu. To jest naprawdę rzadkość. No, ale już mówimy to piąty raz. Jakbyście mogli zatrzymać jedną rzecz z planu, co by to było? Ja bym Oliwiera zaadoptował. O! Jeśli bym kogoś miała zabrać, to ja już mam tutaj zeswatany związek mojego psa Perły z Koksikiem, psem pana Pawła od Make Up Busu. Jakie doświadczenia wyniesiecie z tego projektu?
bardzo dużo doświadczeń. Ja na pewno widzę, że jestem lepsza w moich relacjach z mężczyznami. Czy to przyjacielskich, czy takich damsko-męskich, czy rodzinnych. Czuję, że po prostu powiększyłam moje postrzeganie świata właśnie o tę empatię i zrozumienie dla ról, które mężczyźni muszą odgrywać w społeczeństwie. No, musieliśmy się zmierzyć z takimi problemami i punktem widzenia, który nie jest łatwy. Tej drugiej płci. Myślę, że mieliśmy niesamowitą szansę, żeby jakby nasze związki prywatne skorzystały. Trochę. No, skorzystały. No. To było ostatnie. A, szkoda, takie fajne akurat zadanie tutaj.